W ostatnich tygodniach przed feriami ostrowieccy policjanci w szkołach prowadzili kampanię profilaktyczną pod hasłem Bezpieczne ferie 2018. Młodzieży podczas tych spotkań przypominany był m.in. kodeks postępowania w czasie zimy. Promowane były odpowiedzialne postawy narciarzy i snowboardzistów. Nie powinny być sanki doczepiane ze samochodów. Podstawowym celem działań policjantów w czasie ferii będzie przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego wypoczynku wszystkim dzieciom i młodzieży. Policjanci w toku służby będą patrolować okolice stoków, drogi dojazdowe i parkingi. Funkcjonariusze będą przypominać też osobom wypoczywającym o obowiązku jazdy w kasku do 16 roku życia. Celem policjantów będzie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród turystów, zapobieganie kradzieżom sprzętu oraz zapobieganie wypadkom na nartach lub podczas uprawiania innych sportów zimowych. Od dziś też policjanci ruchu drogowego rozpoczynają działania kontrolno-prewencyjne. Te potrwają do 25 lutego. Policjanci będą prowadzić akcje informacyjne i edukacyjne, m.in. dotyczące właściwego przygotowania pojazdu do drogi, jego stanu technicznego, zabezpieczenia przewożonego sprzętu, stosowania pasów bezpieczeństwa, fotelików lub innych urządzeń przytrzymujących, dostosowania prędkości do zmieniających się warunków atmosferycznych, uświadamiania zagrożeń wynikających z rozproszenia uwagi podczas kierowania pojazdem oraz kreowania życzliwych postaw w ruchu drogowym.